Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Chichak Academy. Jest to pierwszy film z e, serii poświęconej Navigation Meshom z Unity. W troszkę e, zmienionej w formule w porównaniu z moimi poprzednimi filmami, mianowicie na samym początku troszkę przygotowałem taki wstęp teoretyczny, gdzie objaśnię Podstawowe pojęcia związane z Navigation Meshami, a następnie e, pokażę w kolejnych filmach e, i po prostu w dalszej części materiału, e, przykłady itd. Tak tak a więc zacznijmy sobie od wyjaśnienia tego, czym jest Navigation Mesh. Navigation Mesh jest to pewnego rodzaju struktura danych, która określa nam powierzchnie, po których można się przemieszczać. A także umożliwia wyznaczanie najkrótszych ścieżek pomiędzy dwoma punktami na danej powierzchni. Algorytmy wykorzystywane przy pathfindingu w tym wypadku również uwzględniają, uwzględniają koszta dróg, dlatego możemy to też sobie ustalić różne powierzchnie, po których przejście jest bardziej kosztowne, czyli będzie jakby brane pod uwagę. Mniej niż, niż inne, i tak dalej, przy wyznaczaniu ścieżki. Jak również można wyznaczać pewnego rodzaju skróty pomiędzy dwoma punktami, które nie są bezpośrednio ze sobą złączone, ale, ale to są miejsca, gdzie postać na przykład może przeskoczyć pomiędzy jakąś dziurą, i tak dalej, i tak dalej. Ale to pokażę Wam w dalszej części prodnika. Po kolei teraz omówimy sobie najważniejsze komponenty i pojęcia których używa się przy pracy z Navigation Meshami. Pierwszym z nich będzie Navigation Mesh Agent i jest to komponent, który umieścimy w postaci, które chcemy jakby umożliwić jej poruszanie się w naszym świecie za pomocą Navigation Mesha i umożliwi to takiej postaci, wyznaczanie ścieżek i poruszanie się do danych punktów, jak również y, omijanie wszystkich przeszkód i właściwie bycie świadomym otaczającego ją świata i właśnie tych wszystkich przeszkód y, i tak dalej, wyznaczanych za pomocą Navigation Mesh. Kolejnym takim komponentem jest Off -mesh Link. Jest to komponent, który umożliwia nam stworzenie przejść pomiędzy dwoma punktami, które nie są jakby reprezentowane przez płaszczyznę, czyli po prostu przestrzenie, po których normalnie nie da się przejść. I po prostu no, mogą to być różnego rodzaju dziury, przejścia przez np. płotki itd. i tak dalej. Możemy umożliwić właśnie przeskakiwanie lub przechodzenie przez takie skróty. Wszystkie takie obiekty właśnie są nazywane off-mesh linkami. Ostatnim komponentem, który omówię, jest tak zwany Navmesh Obstacle, czyli komponent, który umożliwia stworzenie nam przeszkód w naszym Navigation Meszu w naszym, w naszym świecie. Przeszkód. Które e, oczywiście nasze postacie poruszające się po świecie będą starały się jak najlepiej ominąć. I tutaj możemy wyróżnić jakby dwa rodzaje przeszkód: e, dynamiczne, które po prostu będą e, omijane przez e, nasze obiekty poruszające się z e, komponentem e, agenta lub też takie, które po zatrzymaniu się i będące w spoczynku wpływają na kształt naszego mesza zmieniając go zależnie od, od swojego kształtu i tak dalej. I w przypadku tej drugiej to od razu wpływa jakby na wyznaczanie ścieżek przez nasze obiekty. I jeszcze na sam koniec Chciałbym po prostu przedstawić takim obrazkiem tutaj, zaprezentować, jak wyglądają, jakby każdy z tych komponentów umieszczonych na obiektach w przestrzeni. Niebieska płaszczyzna, jakby rozciągnięta na naszym, na naszym talenie to jest nasz Navigation Mesh. Są również przedstawione taki przykładowy link, czyli widać, to jest po prostu skrót. Tu można wykorzystać do zaskoczenia sobie z jednego punktu do drugiego. Mamy też umieszczonego naszego Navigation Mesh Agenta, czyli w tym wypadku Walec. To jest postać, która się przemieszcza po naszej przestrzeni, po naszym świecie. No i mamy przykładową statyczną przeszkodę, która właśnie wpłynęła na sam kształt Navigation Mesh'a zmieniając go. I jeszcze coś, co chciałbym dodać proces tworzenia navigation mesha jest nazwany budowaniem bądź też bakeowaniem, czyli e, pieczeniem, no, ale najlepiej zostać przy prostu nazwie bake. E, na chwilę obecną standardowo w Unity zaimplementowane jest tworzenie navigation meszy w edytorze, natomiast e, istnieje Możliwość tworzenia dynamicznego, tworzenia navigation myszy, czyli umożliwia to nam tworzenie podczas gry, jakby nowych terenów, po których możemy się przemieszczać. Yy, jednak, no, tak jak wcześniej mówiłem, jest to jeszcze niezaimplementowane w Unity, natomiast wszystkie skrypty są dostępne na oficjalnym repozytorium Unity. Jest to na razie jakaś taka wersja eksperymentalna, z tego co pamiętam, ale to również w dalszych częściach materiału będę poruszał, pokazywał, jak to ściągnąć, skąd to ściągnąć i też jak tego używać. Ale póki co skupimy się na możliwościach, które po prostu oferuje nam standardowo Unity. I jeszcze tak w ramach tutaj dodatkowej informacji, będę używał w poradniku Unity 2017 w wersji beta, bodajże najnowszej, którą ora na tę chwilę ściągnąć. Dlatego jeżeli wasz edytor będzie się jakoś delikatnie różnił, to polecam ściągnąć tą samą wersję. Posiada wiele nowych featureów i usprawnień, dlatego bardzo serdecznie zachęcam. Tak jak przed chwilą wspomniałem, używam wersji 2017, znaczy, no przedstawionej tutaj, jak, tak jak widać, więc polecam użyć tej samej bądź nowszej. I na potrzeby tego filmu użyjemy sobie, no już jak zwykle, standardowej paczki asetów. Sobie szybko ściągnę, zaimportuję i dodam do projektu. I to jest oczywiście ta paczka. Generalnie polecam ściągnąć to samo i po prostu robić to samo co w poradniku, ewentualnie po prostu próbować na swoim projekcie. Tak i teraz wchodzimy sobie w nasz projekt, asety, przykładowe sceny i uruchomimy sobie scenę Character Third Person. Przechodzimy sobie tutaj na naszą scenę i jak widzimy mamy tutaj przykładowy teren, czy nie musimy się tym w ogóle tutaj w tym momencie przejmować. I w tym filmie przedstawię wam jak wybudować lub też wybejkować sobie samego Navigation Mesha i pokażę wam także tam wszystkie opcje i właściwości, które możemy sobie Pozmieniać w naszym Navigation Meshu. Samo stworzenie e, Navigation Mesha jest bardzo proste. E, pierwszą rzeczą, sobie, którą zrobimy, klikamy sobie na Window. Otwieramy okienko, które się nazywa Navigation. Znajduje się tutaj na dole. E, mamy tutaj e, kilka zakładek nas w tym w tym momencie będzie interesowała zakładka Bake. Nasz Navigation Mesh jest tworzony na podstawie meszy, które znajdują się na naszej scenie. Jeżeli przyjdziemy sobie w tym momencie do zakładki Object, to tutaj obiekty na scenie zostaną przefiltrowane i będą się pokazywane tylko te, które nas właściwie interesują. W tym wypadku. Z komponentami mesh renderer. Pierwszym krokiem, jaki wykonamy, będzie y, ustalenie meszy, po których możemy się przemieszczać. Możemy to zrobić na dwa sposoby. E, już mając tutaj otwarte okienko nawigacji, wybieramy sobie tutaj na przykład nasz Ground Obstacles i wystarczy e, zaznaczyć tutaj e, Navigation Static. Wtedy zostanie to umieszczone w naszym Navigation Meshu. Ewentualnie można po prostu w inspektorze tutaj zatagować jako Navigation Static, i to będzie jakby oznaczone tak samo. I tak. I to musimy sobie wyznaczyć te wszystkie Obiekty, ja tutaj że mam już to poustawiane tak jak chciałem, czyli Czyli tutaj wszystkie e, obiekty statyczne są ustawione jako statyczne e, Oprócz tego co tutaj jeszcze mamy e, Generate of mesh links, tym zajmiemy się troszkę później e, Ale na razie możemy zostawić oczywiście e, Zaznaczone, znaczy można się domyślić do czego to służy? Kolejną rzeczą na danym obiekcie możemy sobie y, oznaczać, jakiego typu to jest teren. I tutaj y, możemy sobie wybrać: aktualnie są dostępne trzy, i tutaj możemy sobie y, przejść do naszej zakładki Areas y, i tutaj zdefiniować sobie y, kolejne typy y, terenów, i to generalnie służy po to, żeby. Ustalać koszty. Czyli na przykład możemy sobie ustalić jakąś przestrzeń, przez którą koszt przejścia przez nią będzie wyższy. Czyli na przykład możemy ustawić sobie jakiś teren, powiedzmy, wody i przejście przez nią jest trudniejsze niż przejście po, po zwykłej powierzchni. I to po prostu ustalimy sobie koszt wyższy i nasze poruszające się obiekty będą. Tak dostosowywać swoją ścieżkę, żeby omijać tą wodę przykładowo. I tutaj również na tej przykładowej scenie te przestrzenie, po których można się przemieszczać, są dobrze oznaczone. Dlatego przejdźmy sobie już do zakładki Bake i omówienia sobie tutaj poszczególnych właściwości. Zajmijmy się teraz omówieniem tych tutaj wszystkich po kolei właściwości agent radius jest to po prostu odległość na jaką możemy się zbliżyć do danej ściany od środka jakby naszego modelu czy naszej postaci następnie analogicznie jest agent height czyli to oznacza wysokość naszego agenta naszej postaci i też to pozwala wyznaczyć maksymalnie no przejścia gdzie można e, się zmieścić, jakby. E, następnie max slope, czyli e, maksymalny kąt, pod którym nasza postać może się wspiąć, e, oraz step height, czyli e, wysokość e, schodków, czy jakichś takich wzniesień w ten sposób. Stworzonych. No, zresztą to widać tutaj na tym rysunku i ta wysokość tutaj jest brana pod uwagę. Czyli no, najprościej wyobrazić sobie, że to jest schodek czy jakiś podest lub coś takiego i wysokość, yy, na jaką yy, można wejść. I kolejną tutaj zakładką jest Generated of Mesh Links. Yy, czyli to, czym. Wspominałem wcześniej tutaj: Generate of Mesh Links jest to oprócz tego, że możemy sobie te przejścia i skróty stworzyć e, samodzielnie przy, przy użyciu odpowiednich e, komponentów i obiektów. Mo, możemy je także generować e, automatycznie. E, I tutaj możemy sobie wyznaczyć wysokość. Z której nasze, jakby gdzie te przejścia, i na jaką wysokość mogą nasze postacie zeskakiwać, y, oraz dystans, jaki potrafią y, przebyć podczas y, lotu. Czyli, czyli dla, dla tutaj y, przykładu, ustawiając odpowiednią wysokość, nasza postać po prostu będzie mogła y, skrócić sobie drogę, zeskakując na przykład skóry. Y, tej platformy bądź też przeskoczyć z jednego, z jednej ściany na drugą, jeżeli ustawimy odpowiedni dystans. Jeszcze mam tutaj zakładkę zaawansowaną. Toś sobie po kolei wszystko mówi. Manual Voxel Size pozwala nam zmienić dokładność, z jaką tworzony jest nasz Navigation Mesh. Tutaj dokładnie nie będę się jakby o tym. E, rozgadywał, tutaj raczej odeślę bezpośrednio do dokumentacji, nie jest to w tym wypadku e, aż takie ważne. E, minimal Region Area e, to pozwala na ustalenie e, jakby najmniejszego rozmiaru e, naszej płaszczyzny, po której możemy się poruszać. E, I to pozwala nam na jakby wycięcie e, obszarów, które nie są połączone i po których właściwie nie będziemy się poruszać. No i co nam jeszcze zostało to height mesh. To generalnie pozwala umieszczać nam nasze postacie bardziej dokładnie na płaszczyznach naszym Navigation Meshu. Ponieważ sam Navigation Mesh jest pewnego rodzaju Przybliżeniem, i tak w przypadku, gdybyśmy tutaj zamiast takiej e, płaskiej platformy mieli schody, to nasz navigation mesh byłby tak samo wyznaczony i, i postać jakby się by przemieszczała tak samo jak po takiej e, płaskiej platformie. Tego e, height mesh właściwie poprawiłby umieszczanie naszej postaci, e, w, e, jeżeli chodzi o wysokość na danych obiektach jednak to też nie do końca zawsze jest nam potrzebne i potrzebuje dodatkowych zasobów również tworzenie nawmesza w takim wypadku będzie dłuższe więc należy się zastanowić czy, czy potrzebujemy tego A w naszym wypadku nie będziemy tego używać więc zostawimy odznaczone i właśnie właściwie wykonaniu tych e, kilku kroków, e, czyli wyznaczenie e, tych obszarów i tak dalej, e, ustalenie sobie tutaj tych e, wszystkich właściwości, tak jak, tak jak chcemy, to czasami trzeba metodą prób i błędów i sobie po prostu dostosować to i po razy. klikamy po prostu bake e, i musimy oczywiście chwilę poczekać, to zależy głównie od Skomplikowania naszego rozmiaru ilości obiektów i tak dalej. No i po krótkiej chwili, jak widzimy, nasz navigation mesh został zrobiony i tutaj jest reprezentowany oczywiście przez tą błękitną czy niebieską płaszczyznę. A w przyszłych poradnikach zajmiemy się resztą komponentów, poruszaniem się postaci i tak dalej. I jeszcze dodatkowo napomknę, że przy tworzeniu naszego Navigation Mesh'a zostanie on umieszczony jako obiekt w folderze ze scenami i stworzy się nowy folder o takiej samej nazwie jak nasza scena i tutaj możemy znaleźć nasz Navigation Mesh. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału Chichak Academy. Jeżeli chcecie więcej materiałów, do lajkowania tego filmu, oczywiście, jeżeli Wam się spodobał, i do zostawiania komentarzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Ja się z Wami żegnam. Cześć na razie i do następnego.